Szanowni Państwo, witam serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj tematem będzie jedno być może z ważniejszych zagadnień dla polskiego społeczeństwa w obecnym historycznie momencie, w sytuacji też geopolitycznej, w jakiej znajduje się zapewne no nie tylko nasz region, bardziej cały świat, czyli problem polityki historycznej. Mamy gościa wyjątkowego, z bardzo daleka, w Polsce no już prawie dalej być nie może, chyba że z Rzeszowa. Mamy gościa z Krakowa, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Europy Wschodniej, specjalista w zakresie stosunków polsko-rosyjskich, historii Rosji od XVIII wieku po wiek XXI realnie. Profesor Andrzej Nowak od kilkudziesięciu lat już zajmuje się tą tematyką, ale od kilku lat wszyscy z Państwa mogą obserwować, w 2014 i 2015 ukazały się dwa kolejne tomy czegoś zupełnie odległego od tej XVIII, czy XIX, czy XX-wiecznej historii Rosji, czy stosunków polsko-rosyjskich, czy tych problemów ściśle związanych no, z polityką, sowietologią, bo jest to już historia początków państwa polskiego, czy historia Polski średniowiecznej. Dwa tomy, które się ukazały, obejmujące okres do XIV wieku, pokazują nam autora, dla którego historia jest całością, jest pewnym całościowym obrazem świata. W tym wypadku przede wszystkim historia Polski. Ja sądzę, że i pan profesor, właśnie korzystając z tego tematu dzisiejszego wystąpienia, do tego nawiąże, ale mamy historyka właśnie wielkiego, dla którego 1050-lecie Chrztu Polski stało się chyba pewnym wyzwaniem czy zachętą do sięgnięcia do korzeni, sięgnięcia do źródeł. Stąd mamy w 2014, skąd nasz ród i tom pierwszy, rok później mamy tom drugi, już doprowadzony do czasów Kazimierza Wielkiego. A więc mamy wspaniałe początki naszych dziejów, które dzisiaj wchodzą już w XI stulecie. Poza działalnością naukową, profesor Andrzej Nowak, i tutaj warto parę rzeczy powiedzieć, jest także aktywny na polu politycznym, ale ten wątek pominę. Państwo może pamiętają, rok temu, marzec, głośny list, jeśli dobrze pamiętam, marzec, do prezesa największej wówczas partii opozycyjnej, a dzisiaj partii rządzącej, i to jest aspekt, do którego też bardziej Państwa odeślę do internetu, ale znaleźć można. Za to zwrócę uwagę na inną cechę charakterystyczną. Nie aż tak dużo historyków zajmuje się działalnością społeczną i organizacyjną. Część z MUS-u no, w ramach kierowania jednostkami, dyrektorując pełniąc funkcje dziekańskie czy rektorskie w ramach jednostek akademickich, uniwersytetów, szkół wyższych, ale pan profesor Andrzej Nowak to organizator naprawdę wielki. Dlatego, że to jego dzieckiem, w dużej mierze wręcz jego osobistym, przez kilkanaście lat, w latach 90. uruchomiony dwumiesięcznik Arkana prowadził do niedawna, prowadził przez kilkanaście lat, tworząc rzeczywiście jeden z najsilniejszych ośrodków, to już nie tylko w skali Krakowa, ale w skali ogólnopolskiej, ośrodków naukowych, zarówno historycznych, jak i politologicznych, bardzo wpływowych generalnie w całej polskiej humanistyce. Jest związany także z redakcjami ważnych czasopism, takich jak Kwartalnik Historyczny czy Dzieje Najnowsze. Jest organizatorem, uczestnikiem szeregu innych ważnych dla polskiej historii, polskiej humanistyki inicjatyw, chociażby udział w konkursie na książkę historyczną roku. Bierze udział w tak licznych wydarzeniach, jak na przykład współpraca ze środowiska historycznego ze światem bankowym. No wiemy, że wszelkiego typu, tego typu instytucje pieniężne w ramach no, swojej aktywności, produkcji na przykład tak powszechnie używanych znaków są często zainteresowane, żeby na kartach, czy w tym wypadku na banknotach lub na monetach promować ważne wydarzenia historyczne, i kilka lat aktywności pana profesora to także i taka współpraca właśnie z Narodowym Bankiem Polskim. Ale pan profesor to przede wszystkim, poza historią, wybitny publicysta. To jest jeden z najmądrzejszych, najważniejszych publicystów z kręgu historyków, bo ma zresztą w biografii i początki dziennikarskiego wręcz zawodu, kariery, był także i bibliotekarzem, ale w bibliotece największej obok Narodowej, a starszej od Narodowej, w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale był także dziennikarzem, wchodził także i zajmował się od strony nadzoru, rad nadzorczych, ale i bezpośredniej redakcyjnej roli, czy redaktora naczelnego do różnych mediów, pisał
pisze do dzisiaj i poprzez swoje teksty w ogromnym stopniu wpływa na szczególnie polskie elity. Bo jego adresatem, adresatem jego tekstów, jeśli chodzi o tą trudniejszą, poważniejszą publicystykę, to są na pewno polskie elity. Odbiorcą tych tekstów, dzisiaj pisanych, na przykład jeśli chodzi o kolejne tomy historii Polski, to już jest bardziej szeroki krąg. Miejmy nadzieję, że to dotrze do młodzieży. Ale mamy wybitnego dziennikarza, wybitnego publicystę, cały czas nie przestaje być oczywiście zawodowym historykiem, wybitnym uczonym, nie tylko sowietologiem, historykiem nie tylko XX, XIX czy XVIII wieku, ale całych dziejów Polski w powiązaniu z dziejami powszechnymi. Ja sądzę, że jeśli coś tutaj nie dodałem istotnego, to pan profesor sam uzupełni, ale jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że pan profesor przyjechał do miasta, z którym pan profesor związał się pewnie na kilku polach, ale ja o jednym wspomnę, bo ono dotyczy mnie osobiście. Gdy rozpoczynałem 10 lat temu tutaj pracę, jednym z najważniejszych zadań, jakie prezes Janusz Kurtyka postawił przede mną, oddziałem, pracownikami, było próba opisania, było opisanie problemu relacji Służby Bezpieczeństwa i Lecha Wałęsy. Pan profesor w ten temat ogromnie się włączył, stając się jednym z ważnych współuczestników wydania tej pierwszej publikacji współautorstwa Sławomira Cęckiewicza i Piotra Gontarczyka, a sam ma w dorobku wychowanie ucznia Pawła Zyzaka, który też do badania historii Lecha Wałęsy wniósł bardzo wiele, a więc dla nas tutaj w Gdańsku jest to historyk z odległego Krakowa, ale bardzo ważny dla lepszego poznania także dziejów naszego miasta czy postaci, które są przede wszystkim związane z Gdańskiem, jak prezydent Lech Wałęsa. A więc tutaj mamy też gościa, który tak odlegle, ale był z nami związany. Pamiętam w 2008 roku, jak chyba w Warszawie przekazywałem osobiście do recenzji egzemplarze, wtedy jeszcze maszynopisu książki dwójki autorów SB, Lech Wałęsa. Panie profesorze, oddaję głos. Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim za zaproszenie do spotkania z Państwem, do przyjazdu do Gdańska, który no jest, myślę, że to łatwo zobaczyć na mapie Polski. Drugim, że tak powiem, elementem fundującym konstrukcję całą polskości. Kraków jest na dole, Gdańsk na górze, w środku Warszawa, te skrzydła to oczywiście Lublin. Lubusz, tak było już u mistrza Wincentego, a dzisiaj to jest pewnie i Białystok, i Lublin, i Wrocław, i Szczecin, ale oś jest od Krakowa do Gdańska i tak to jest także w moim osobistym doświadczeniu życiowym, kiedy pan profesor Golon był tak uprzejmy mówić o jakichś tam rzeczach związanych z moją biografią, to myślę, że dla mnie najważniejsze jest to, że wychowałem się w sposób niejako naturalnie z powietrza odbierający to, że polskość jest bardzo ważna, że polskość mnie formuje, bo urodziłem się i mieszkałem przez pierwsze 30 lat życia na ulicy Olandry, tam skąd wyszedł Piłsudski z pierwszą kadrową 6 sierpnia 1914 roku i obserwowałem tych starszych panów, którzy spotykali się tam 6 sierpnia w moim dzieciństwie, oczywiście nielegalnie, nieoficjalnie wtedy się spotykali, byli dla mnie taką żywą lekcją historii, a potem wielkie przeżycie pamiętam właśnie z przyjazdu do Gdańska na Westerplatte, jako 7-letni chłopiec pamiętam w 1967 roku, jakim przeżyciem dla mnie było spotkanie tutaj w budce pod pomnikiem Westerplatte jednego z żyjących uczestników obrony Westerplatte. No to przemawiało do wyobraźni chłopca niesłychanie żywo, tak jak świadomość, że w moim Krakowie, także w kiosku ruchu na ulicy Podwale, gdzie dzisiaj największa księgarnia naukowa, naprzeciwko tej księgarni sprzedawał prasę kapitan Franciszek Dąbrowski. Więc to jakieś naturalne skojarzenie między Krakowem, Oleandrami, a Westerplatte jako taką osią niepodległości Polski w XX wieku, no było mi dane przez los, jest mi dane przez los, ale myślę, że każdy Polak może w sobie odkryć tę oś i jej znaczenie, każdy, kto tutaj przyjeżdża, każdy, kto próbuje zrozumieć sens bycia Polakiem. Drugie takie doświadczenie, na tym zaprzestanę, że tak powiem, tych wstępów autobiograficznych, to przyjazd na grób, jak sądziłem wtedy,
pani Anny Walentynowicz, która zaszczycała nas, to znaczy środowisko Arkanów, swoją życzliwością, ośmielę się powiedzieć nawet jakąś absolutnie oczywiście nierównorzędną przyjaźnią, po prostu swoją łaskawością. No i to ogromne wrażenie, jakie wtedy na mnie zrobiła, bo nie mogłem być na samym pogrzebie, ta mogiła. Nie wiedziałem wtedy, że ta mogiła nie kryje szczątków Anny Walentynowicz. Ta tragiczna historia jakoś też przemawia do mnie bardzo silnie. Jest symbolem polskości. Ta postać, tak jak symbolami polskości, są ci, którzy spoczywają na Wawelu obok siebie. Marszałek Piłsudski i Lech Kaczyński. Myślę, że to właśnie świadomość grobów przodków, świadomość grobów w ogóle, w skrócie tak bym powiedział, jest podstawowym doświadczeniem naszej pamięci, bo na ogół nasza pamięć, jeżeli się od czegoś zaczyna, jeśli sięgamy najdalej gdzieś w pamięci wstecz, to najczęściej jest to jakieś doświadczenie silne, traumatyczne, a więc pierwsze pogrzeby, pierwsze wizyty na cmentarzu. Wiem, że chcielibyśmy, żeby było inaczej, żebyśmy mieli same radosne skojarzenia, ale pamięć tych, którzy od nas odeszli, nas formuje. Jesteśmy skądś i ten szlak, skąd jesteśmy, kierunek drogi, którą w życiu przechodzimy, mierzymy właśnie tymi, którzy przed nami byli, grobami tych, którzy przed nami byli. Stąd możliwość zakorzenienia pamięci szerszej, narodowej w takim właśnie doświadczeniu osobistym, w rozeznaniu historii Polski w postaciach naszych przodków, tych, którzy gdzieś w tej historii się zapisali, w Solidarności, w obronie Polski we wrześniu 1939 roku, w rozmaitych formach istnienia polskości przez tych 30 kilka pokoleń, jakie upłynęły od czasu chrztu Mieszka, to jest coś, co każdy z nas może w sobie odkryć. Ja pokazałem tutaj tylko na tych kilku przykładach, jak mnie było łatwo stosunkowo odkrywać to zakorzenienie w polskości. Otóż w ostatnich 20 kilku latach, i teraz już przechodzę do tematu samego wykładu, niewątpliwie zderzało się to poczucie ciągłości, nawarstwiania pamięci i wynikającej stąd tożsamości. Tożsamości oczywiście nie tylko formowanej przez traumę, przez stratę, ale także przez poczucie tego, że gdzieś wcześniej przed nami zbudowane zostały fundamenty domu, w którym my zamieszkaliśmy w jakimś etapie jego istnienia i możemy go rozbudowywać, ale wiedząc o tym, że te fundamenty już dawno przed nami były położone. Otóż zaczęliśmy słyszeć w końcu lat 80., choć to nie był być może sam taki przełomowy początek tego zjawiska, ale ono się nasiliło wtedy. Zaczęliśmy słyszeć, że historia nie jest już potrzebna, że pamięć sama, pamięć zbiorowa powinna odejść w przeszłość, że w istocie wybieramy siebie na nowo codziennie, że tożsamość jest płynna, że żyjemy w czasie ponowoczesnym, który charakteryzuje się właśnie tą ciągłą, zmieniającą się z dnia na dzień tożsamością, kiedy co dzień możemy wybrać siebie kompletnie na nowo. Ta logika, która jest dyktowana w najgłębszym wymiarze, nie duchowo najgłębszym, ale najgłębszym cywilizacyjnie, jest dyktowana przez zmiany rynkowe. To rynek potrzebuje konsumenta, człowieka bez właściwości, współczesny rynek. Takiego, któremu codziennie można wmówić, że jest kimś innym, że ma inne potrzeby. Raz potrzebuje Coca-Coli, to znowu potrzebuje proszku do prania, to znów jakiegoś najnowszej generacji inteligentnego, czy inaczej opisanego jakimś bzdurnym słowem z reklamy. Chodzi o to, żebyśmy codziennie mogli uwierzyć w to, że jesteśmy kimś innym, komu można wmówić jakiś nowy towar do konsumpcji. Jesteśmy tylko konsumentami. Konsument nie ma pamięci, konsument nie ma tradycji, konsument nie ma tożsamości. Konsument ma tylko zmieniające się co chwilę potrzeby. I to jest oczywiście zjawisko nie polskie, tylko uniwersalne, zjawisko współczesnej cywilizacji rynkowej, zdominowanej przez potężne, ponadnarodowe, ponadpaństwowe siły oddziaływujące na zmiany tej cywilizacji. Ale w przypadku Polski nałożyły się na te zjawiska ogólnocywilizacyjne, obejmujące całą przynajmniej cywilizację zachodnią, nałożyły się także czynniki szczególne związane z końcem epoki komunizmu.
I pamiętamy oczywiście, jak w roku 89, ci, którzy wtedy świadomie oczywiście już uczestniczyli w życiu publicznym lub byli odbiorcami jego komunikatów, pamiętamy, jak no, z pewnym zawstydzeniem niejako wychodziliśmy z okresu komunizmu, nie w poczuciu triumfu, zwycięstwa, ale w poczuciu darowanej nam łaski, że oto staliśmy się wyzwoleńcami, którym Pan darował wolność. Wyzwoleniec nie jest człowiekiem w pełni wolnym. Cieszy się specjalnym statusem pół drogi między wolnością pełną obywatelską, a czasami niedawnej niewoli. A przede wszystkim odczuwa wdzięczność, powinien odczuwać wdzięczność dla swojego Pana. To był, można tak powiedzieć, ten układ, który zaproponował przy transformacji PRL w III RP Pan PRL-u, komunistyczny władca, zbiorowy oczywiście, nie chodzi mi o żadną pojedynczą tutaj postać czy osobę. Otóż to zjawisko, które odbieramy oczywiście w bardzo różny sposób, niektórzy jak najbardziej pozytywnie, bo oczywiście przedstawienie alternatywy jako krwawego przewrotu, jako jakiegoś gwałtownego załamania, przy którym no, byłoby narażone nasze życie, stabilność. Oczywiście tego rodzaju alternatywa na pewno może się wydawać mało kusząca. Czy rzeczywiście tylko taka była alternatywa dla przyjęcia statusu wyzwolenia, jakim kazano nam się cieszyć 5 czerwca 89 roku, kiedy, przypomnijmy, no, zagłosowaliśmy nie tak, jak było trzeba, skreśliliśmy całą listę komunistyczną i okazało się, że zmieniono, no, krótko mówiąc, warunki wyborów. W trakcie wyborów musieliśmy jeszcze raz głosować. To było takie szokujące dla mnie, dla mojego pokolenia przeżycie złamania pewnego kontraktu, jakie zawieraliśmy z Solidarnością, licząc na to, że jest naszym reprezentantem, a nie reprezentantem Pana PRL-owskiego w stosunku do nas. To było moje doświadczenie, mówię o mojej perspektywie, ale z tej perspektywy być może prywatnej, a być może szerszej niż prywatna, obejmującej jakąś część naszej społeczności polskiej, myślę, że można przejść do stwierdzenia, które łatwiej się daje obronić na ponad subiektywnym poziomie. Otóż niewątpliwie po roku 89 czy od 89 zaczęły się nasilać w przekazie publicznym, oficjalnym tezy, iż historię trzeba no, potraktować raczej jako zasób pamięci niebezpiecznej, którą trzeba niejako okiełznać, ażeby nie zaszkodziła procesowi transformacji. Przypomnę pierwszą instrukcję nowego szefa Radiokomitetu, wybitnego tłumacza literatury rosyjskiej, pana Andrzeja Drawicza, który mianowany przez premiera Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko nadzorcy telewizji w 89 roku, na 13 grudnia tego roku wydał taką instrukcję, że trzeba w równym stopniu przedstawiać tę pierwszą w wolnej Polsce obchodzoną rocznicę stanu wojennego. Trzeba przedstawiać racje tak, ażeby były podzielone równo między tych, którzy strzelali i tych, do których strzelamy. To oficjalna taka instrukcja została wydana wtedy do telewizji, żeby nie zadrażniać, prawda? I generał Jaruzelski jest bohaterem, i ci, do których kazał strzelać generał Jaruzelski przez generała Kiszczaka, byli bohaterami. Otóż, no skoro tak, skoro nie można dochodzić do prawdy, tylko trzeba ją ułożyć w taki właśnie schemat łączący dobro ze złem, a nie rozdzielający dobro od zła i nie poszukujący prawdy, to oczywiście historia jest traktowana raczej jako balast, jako przykra, można powiedzieć, przeszkoda na drodze do nowszej, szczęśliwszej epoki. Przypomnę wtedy także formułę, na pewno wbrew woli wygłaszającego ją premiera Tadeusza Mazowieckiego, upowszechnioną przez dziennikarzy w formie potępienia całej polskiej tradycji. Polskie piekło, te słowa premiera Mazowieckiego, wtedy rzucone dla określenia tradycji no, konfliktów wewnętrznych, zostały spopularyzowane przez dziennikarzy w taki sposób, jakby cała polska tradycja przed 89 rokiem dała się sprowadzić wyłącznie do anarchii, do konfliktów, do głupoty polskiej. Polacy po prostu nie umieją żyć ze sobą. Musi przyjść ktoś z zewnątrz, żeby nam pomóc podpowiedzieć, jak mamy żyć, jak mamy się urządzić. No i wreszcie te hasła, które szybko wracająca już na fali demokratycznie wygrywanych wyborów postkomunistyczna lewica wniosła do naszej rzeczywistości, a mianowicie hasło wybierzmy przyszłość, prawda, zostawmy przeszłość historykom, a najlepiej i im ją stopniowo zabierajmy.
hasło, które sugerowało, że Polacy mają jakąś garbatą, niedobrą historię, którą powinniśmy raczej zapomnieć, jeśli chcemy być nowocześni, jeśli chcemy być szczęśliwi, jeśli chcemy być lepsi. Powinniśmy tę historię odciąć od siebie, odgrodzić, zapomnieć. I to przekonanie, które lansowane było przez wiele mediów, związane było, bardzo wpływowych, związane było także z bardzo konkretnym horyzontem, propozycją na tym horyzoncie się rysującą, horyzontem dojścia do punktu, w którym będzie można o Polsce zapomnieć, zdobywając nową tożsamość. Tym punktem była Europa. Dołączmy do Europy, do konstrukcji europejskiej, która wtedy ulegała także transformacji na bardziej federacyjną strukturę Unii Europejskiej właśnie w 1992 roku. Ta jakby perspektywa, zrezygnujmy z czegoś związanego z naszą partykularną tradycją, może nie najlepszą, może skomplikowaną, może zbyt traumatyczną i wybierzmy nową tożsamość europejską, niewątpliwie była przez lata skuteczna, obiecująca, bo duża była dysproporcja między poziomem życia w tym zbiedniałym, znędzniałym post-PRL-em a światem Europy Zachodniej. Duże oczekiwania, mała znajomość realiów Europy Zachodniej i stąd duża siła przekonywania, że tam, gdzie zmierzamy, dokąd zmierzamy, będzie po prostu, jeśli nie raj, to prawie raj, przedsionek do raju, a więc coś, dlaczego warto zrezygnować z tego, co nas jeszcze trzyma przy naszym starym podwórku, przy naszym polskim pieknie. Otóż te partykularne przyczyny, które związane były także bezpośrednio z interesami, przypomnijmy, no dla pana, który zdecydował się wyzwolić, że tak powiem, uczestników tego kontraktu w 1989 roku, bardzo niewygodne było przypominanie, dochodzenie prawdy o konkretnych zbrodniach dokonanych za jego panowanie. Przypomnę, że te ostatnie zbrodnie przecież dokonane były już po okrągłym stole, jak choćby tutaj niedaleko, prawda, Krynicy Morskiej, ostatni z trzech księży zamordowanych w związku właśnie z zemstą Służby Bezpieczeństwa na Kościele, ogólnie rzecz biorąc, za jego postawę patriotyczną, niepodległościową. Otóż, no właśnie, lepiej było nie dochodzić prawdy, do tej pory zresztą ona nie została odkryta w pełni, skutecznie. Lepiej nie dochodzić prawdy o tych zbrodniach, lepiej się odwrócić od historii i wybrać przyszłość, prawda, wybrać Europę, nie grzebać się w tym śmietniku historii. Używam tutaj celowo metafor, wtedy bardzo często używam. Wreszcie poziom ogólniejszy jeszcze, na który odsyłała tego rodzaju sugestia, wiązał się z przekonaniem podpowiadanym przez ważnego komentatora przemian cywilizacyjno-politycznych świata ówczesnego, Francisa Fukuyamę, amerykańskiego politologa, który w 1989 roku na łamach kwartalnika National Interest, a potem w osobnej książce opublikował tytuł, można tak powiedzieć, bo tytuł był ten sam, artykuł i książki, dzieło pod tytułem Koniec historii, prawda, że historia się skończyła wraz z upadkiem komunizmu jako alternatywy świata kapitalistyczno-liberalno-demokratycznego i w związku z tym rzeczywiście żyjemy w czasach może trochę nudnych, bo już nie będzie żadnych konfliktów, żadnych wielkich alternatyw ideowych, które będą napędzały niejako na nowo historię, ale za to bezpiecznych, spokojnych. Będziemy wszyscy żyli w takim posthistorycznym świecie. Przekonywał już nie tylko Polaków, ale czy ani nawet nie przede wszystkim Polaków, ale elity społeczeństwa zachodniego, ten bardzo popularny politolog amerykański. Szybko jednakże okazało się, że ten świat posthistoryczny napotyka na opór w, że tak powiem, spełnieniu tego snu o końcu historii, wojny na Bałkanach, recydywa, można tak powiedzieć, myślenia imperialnego w Rosji dość szybko, już w latach 90. Problem fundamentalizmu islamskiego, który także dawał znać o sobie już wtedy, jako wyzwanie dla tego przekonania, że historia już się skończyła, wszyscy będą upodabniali się mniej więcej do stylu życia w Kentucky, prawda, czy w Europie Zachodniej bezproblemowo. I że wszyscy zrezygnują równie chętnie ze swojej przeszłości, pamięci pokoleń, które budowały tę przeszłość. To zaczęło dawać znać o sobie już wyraźnie w latach 90.
I sprawiło także w przypadku Polski, no jednak dążenie wielu środowisk do tego, by nie zapomnieć historii, by dochodzić prawdy o okresie komunistycznym, przyniosło w okresie rządów Akcji Wyborczej Solidarność, współrządów razem z Unią Wolności, do pewnej zmiany instytucjonalnej, dla nas bardzo ważnej i ważnej także w tym miejscu, w którym mówię, a mianowicie doszło do powołania Instytutu Pamięci Narodowej. To była ważna data, choć oczywiście wypełnienie tej treści instytucjonalnej realnym działaniem zależało od osób, które kierowały tą instytucją, które pracowały w niej. I oczywiście pod tym względem IPN ma różne momenty w swojej historii, ale w sumie przez 15 lat istnienia na pewno bardzo przysłużyła się ta instytucja, pewnie bardziej niż jakakolwiek inna, odnowieniu, odrodzeniu pamięci. Odpowiadając właśnie na potrzebę wielu set tysięcy Polaków, którzy nie godzili się z tą wizją pogrzebania pamięci historycznej, zapomnienia, dojścia do Europy. Otóż w roku 2004, kiedy weszliśmy do Europy, okazało się nagle, że nie ma już dalszego horyzontu, prawda? To znaczy już nie mamy dokąd dalej iść. Zaczęła się wyczerpywać w związku z tym ta siła perswazyjna, jeżeli można tak powiedzieć, polecenia zapomnijcie swoją historię, jeżeli chcecie być Europejczykami. No już przecież zostaliśmy formalnie, instytucjonalnie uznanymi Europejczykami w roku 2004. Teraz przeniesiono jakby tę dyskusję nad sporem między europejskością a polską pamięcią historyczną na poziom, no można tak powiedzieć, wewnętrznej dyskusji, czy jesteś bardziej Europejczykiem, budujesz tę europejskość z innymi przodującymi Europejczykami w Europie Zachodniej, czy też tkwisz przy polskim zaścianku. Bardzo ważną rolę w tej dyskusji, obok, można powiedzieć, prac nad przypomnieniem no, niektórych ważnych zjawisk naszej przeszłości wykonywanych w Instytucie Pamięci Narodowej, miały także no, indywidualne dzieła, przypomnę zwłaszcza znaczenie książek Jarosława Marka Rynkiewicza, który przypominał różne bardzo dramatyczne wybory polskości z ostatnich kilku wieków. Otóż broniąc tej Polski prowincjonalnej, powiatowej, przeciwko rzekomemu wyborowi jakiegoś uniwersalnego raju na zachodzie Europy. Otóż ostatecznie stanęliśmy w ostatnich kilkunastu miesiącach w obliczu dość jasno już skrystalizowanej alternatywy. Alternatywy, którą można przedstawić w formie dwóch wzorców pamięci. Jeden wzorzec, ten, który kształtuje się w Europie Zachodniej. Tak się składa, że zajmuję się troszkę zawodowo tematyką pamięci. To jest taka nowa, dość modna dziedzina w ostatnich 20 paru latach badań historycznych, gdzie głównymi, można tak powiedzieć, no, metodologami i pomysłodawcami są głównie badacze amerykańscy i niemieccy. Otóż właśnie z kręgu badaczy niemieckich, Alejdy i Jana Assmannów, wyszły koncepcje, które uformowały jakby wzór nowej pamięci europejskiej. Wzór pamięci w pewnym sensie upowszechnianej przez instytucje europejskie. Szukając jakby najbardziej skrótowej, przejrzystej, dającej się przedstawić właśnie w takim wykładzie formuły owej pamięci europejskiej, formuły po końcu historii, można powiedzieć, polityki historycznej Unii Europejskiej, można by streścić ją w następujący sposób. Uczynił to zresztą jeden z uczniów Alejdy Assmann, niemiecki politolog. Otóż stwierdził on, że historię Europy, taką jaką powinni pamiętać obywatele Europy, powinno streszczać siedem kręgów europejskiej pamięci. I temu powinna służyć polityka europejskiej pamięci. Pierwszy krąg to Holokaust, zbrodnia uniwersalna, największa, najcięższa, no szczególnie warta upamiętnienia jako przestroga przed no, możliwą recydywą tego rodzaju zbrodniczych, rasistowskich no, skłonności, które w cywilizacji europejskiej drzemią. I to jest charakterystyczne to uogólnienie, że to jest jak gdyby dziedzictwo całej cywilizacji europejskiej. Cywilizacja europejska po to rozwijała się przez ponad 1000 lat, żeby doprowadzić do Holokaustu. To jest jej suma, jej cel. No oczywiście
pamięć o Holokauście, tu dodam własny komentarz, wydaje mi się fundamentalnie ważna i potrzebna, natomiast ryzykowne wydaje mi się założenie, że jest ona podsumowaniem i streszczeniem dorobku cywilizacyjnego Europy. Ale nie będę teraz może komentował poszczególnych tych kręgów obowiązkowej pamięci europejskiej, tylko je wymienię. Otóż drugim kręgiem, który pojawił się niejako dodany z potrzeby chwili, po roku 2004, kiedy do Unii Europejskiej dołączyło kilka krajów z Europy dawniej należącej do struktury państw komunistycznych podległych Moskwie, dodano obok Holokaustu gułag, w skrócie gułag, prawda, mającym odzwierciedlić pamięć zbrodni komunistycznych. Ten ukłon w stronę wrażliwości, pamięci, można powiedzieć, totalitarnych traum związanych z doświadczeniem Imperium Sowieckiego i jego oddziaływania na setki milionów ludzi, w tym blisko 100 milionów nowych mieszkańców Unii Europejskiej, Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, Czech, Węgier, Słowacji, Rumunii, Bułgarii. To stało się jakby koniecznością, kiedy w 2004 roku, właśnie w momencie, kiedy wchodziły te kraje do Unii Europejskiej, doszło do wielkiego skandalu na europejskich targach, niemieckich targach książki w Lipsku, największy, jedny z dwóch największych w Niemczech i w Europie, zarazem obok targu we Frankfurcie, gdzie no właśnie na otwarcie tych targów komisarz Unii Europejskiej, poprzednio minister spraw zagranicznych Łotwy, pani Sandra Kalniete, no upomniała się niejako o pamięć gułagu obok pamięci Holokaustu, co spotkało się z ogromnym no, oburzeniem dużej części środowisk intelektualnych niemieckich i europejskich, że nie wolno zestawiać tych dwóch zbrodni, że to oczywiście jest jakaś próba relatywizacji Holokaustu, ale po tym szoku przyszła refleksja, że może rzeczywiście trzeba oddać no, sprawiedliwość wrażliwości części przynajmniej nowych mieszkańców Unii Europejskiej. I jakby symbolicznym potwierdzeniem dołączenia tego drugiego kręgu obok Holokaustu do pamięci europejskiej stało się wprowadzenie drugiego dnia pamięci europejskiej wdrożonego oficjalną decyzją Parlamentu Europejskiego obok 27 stycznia